W poprzednim filmiku opowiedziałam Ci o najsłabszych oddziaływaniach międzycząsteczkowych i o strukturach powstałych wskutek działania tych sił. I przypomnę Ci, że w kolejności od najsłabszej do najsilniejszej były to siły dyspersyjne Londona, oddziaływania dipol-dipol oraz wiązania wodorowe. A dziś chcę Ci opowiedzieć o najsilniejszych oddziaływaniach i mocnych strukturach, które powstają dzięki nim. Pierwsza z tych struktur to sieć kowalencyjna, czy też innymi słowy kryształ kowalencyjny. I zanim sobie opowiemy o krysztale kowalencyjnym, to może lepiej najpierw zdefiniujmy, co to w ogóle jest kryształ. Otóż kryształ jest to ciało stałe, w którym atomy tworzą pewien regularny, stale powtarzający się wzór. Przy czym, żeby mieć do czynienia z kryształem, to nie musimy mieć jednego atomu, który się stale powtarza jakoś w jakiś sposób, czy w takiej sieci kwadratowej na przykład, czy sześciokątnej. No, nie musi to być jeden atom. To, co jest tutaj pod tą kropką, może zawierać wiele różnych atomów, ale w każdym razie powtarza się on regularnie. Tutaj narysowałam w dwóch wymiarach, bo ekran mam dwuwymiarowy, mi jest łatwiej rysować. I wtedy to zaczyna przypominać trochę taką tapetę, jak mamy na ścianie, prawda? Tutaj mamy wzorek, może to być kwiatuszek, kropeczka albo coś bardziej skomplikowanego, myszka Miki albo kaczor Donald. Ale w każdym razie ten wzorek, ten na przykład kaczor Donald, się powtarza w sposób regularny w tych samych odstępach i powiedzmy w rogach tej samej figury, czy to na przykład kwadratu, czy trójkąta równobocznego. Natomiast w przypadku kryształu mamy to samo, tylko że w trzech wymiarach, tak? Mamy na przykład nasz powtarzający się wzorek w rogach sześcianu albo jakiejś innej bryły. A przeciwieństwem takiego kryształu jest tak zwane ciało amorficzne, w którym nie ma żadnych regularności i jest zupełnie różna koncentracja atomów w różnych miejscach. Tutaj też jest różna w różnych miejscach, ale jakby jest pewna regularność, pewna powtarzalność. Natomiast w ciele amorficznym tej regularności nie ma. Różne mogą być kryształy, różne mogą być struktury krystaliczne i najsilniejszą z nich jest tak zwana sieć kowalencyjna. Jednym z ważnych takich, być może niektórzy twierdzą najważniejszym przykładem takiej sieci kowalencyjnej jest atomowy węgiel pod postacią diamentu. Otóż węgiel ma 4 elektrony walencyjne i potrzebuje jeszcze 4, żeby uzyskać oktet elektronowy i być zadowolonym. W związku z tym, jeśli atom węgla uwspólni swoje elektrony z innymi atomami węgla, to będzie bardzo szczęśliwy. Mamy atom węgla i w szczególności w przypadku diamentu wiązania, jakie utworzy on z pozostałymi, z innymi atomami węgla będą miały równe długości i wszystkie kąty tutaj będą równe, czyli tutaj wszystkie ściany są trójkątami równobocznymi i wówczas będziemy mieć diament, tak? Kolejne możemy dorysowywać, tu jest mi trochę trudno rysować trójwymiarowy obrazek na dwuwymiarowym ekranie, ale mam nadzieję, że rozumiesz, o co chodzi. I właśnie taki diament, jak wiesz z pewnością, jest bardzo twardy, bardzo trwały i ma niezwykle wysoką temperaturę topnienia i wrzenia. I niebywale trudno jest ugotować diament. Tak, tu podpiszmy sobie diament. Ale może być też inna konfiguracja, znacznie mniej trwała, zwana grafitem. Jest to inna odmiana alotropowa, jak to się mówi, alotropowa węgla. I w niej atomy są, to są wszystko atomy węgla oczywiście, są ustawione w rogach do sześciokąta w jednej warstwie i każda taka warstwa jest połączona jeszcze, bo tutaj widzimy, każdy węgiel tutaj utworzył w jednej warstwie tylko 3, może utworzyć jeszcze jedno i w ten sposób łączą się warstwy. Trochę brzydko się narysowało, ale mam nadzieję, że rozumiesz, o co chodzi. I taka struktura jest znacznie mniej trwała. Tutaj te wiązania, które łączą ze sobą poszczególne warstwy, są dłuższe od tych wiązań tutaj łączących wierzchołki tych sześciokątów. W związku z tym przy pomocy grafitu użytego w ołówku możemy rysować, tak? To, co zostawiamy na kartce pisząc czy rysując, to są starte właśnie te warstwy, ponieważ te wiązania są znacznie słabsze, to jak przyciśniemy ołówek i potrzemy, to całe nam tutaj się zetrze i pozostanie na kartce. O, natomiast diament, w którym wszystkie wiązania są równoprawne, jest wyjątkowo twardy, trwały i trudno go stopić bądź też ugotować. Na przykładzie diamentu widać, że taka sieć kowalencyjna, bowiem tutaj wszystkie atomy są połączone ze sobą na zasadzie uwspólnienia elektronów, czyli są to wiązania kowalencyjne. Taką sieć kowalencyjną, nawet jeśli tam jest bardzo dużo atomów, jeśli to jest makroskopowa bryłka, to można w pewnym sensie na nią patrzeć jak na jedną cząsteczkę gigantyczną, która ma tam na przykład, nie wiem, 10 do 10
atomów. Czyli ponieważ między wszystkimi atomami w takiej sieci, nawet w takiej makroskopowej próbce, są wiązania kowalencyjne, jak w jednej cząsteczce. Dobrze, kolejne dwie struktury, które chciałam Ci pokazać, to kryształ jonowy i kryształ metaliczny. Wiązania w tych dwóch kryształach są słabsze niż w krysztale kowalencyjnym, dlatego tutaj napisałam niżej niż kryształ kowalencyjny, natomiast są one na równym poziomie, dlatego że nie ma reguły. Bywają kryształy jonowe, które są trwalsze i mają wyższe temperatury wrzenia i topnienia niż kryształy metaliczne i odwrotnie. To zależy od przypadku. Tutaj nie da się jakoś uporządkować, które są generalnie mocniej związane. Ale spójrzmy na przykłady. Jednym z takich sztandarowych przykładów kryształu jonowego jest chlorek sodu, czyli sól kuchenna, NaCl. I teraz, jak być może pamiętasz, chlor ma 7 elektronów walencyjnych i potrzebuje jeszcze jednego do pełnego oktetu. Z kolei sód ma 1 elektron walencyjny i bardzo chętnie by się go pozbył. I wobec tego sód oddaje chlorowi swój jeden, ten taki jakby nadprogramowy elektron, wskutek czego atom chloru staje się jonem ujemnym, a sam atom sodu natomiast nabywa ładunek dodatni, ponieważ ma o 1 więcej protonów niż elektronów, po tym jak oddał elektron na rzecz chloru. I w ten sposób mamy takie różnoimiennie naładowane jony i one chcą być blisko siebie wskutek oddziaływania elektrostatycznego. Podkreślmy sobie na kolorowo i teraz w jaki sposób są ustawione te różnoimiennie naładowane jony w takim kryształu? Otóż ustawione są mniej więcej tak. Tutaj mamy ujemne jony chloru, dodatnie jony sodu. I tak warstwami w ten sposób. Tutaj znowu ujemne jony chloru i tak dalej. I takie wiązanie oparte na sile przyciągania elektrostatycznego między różnoimiennie naładowanymi jonami jest również silne, prowadzi do wysokiej temperatury wrzenia. I przykład takiej zwykłej soli kuchennej jest dosyć ciekawy. Jeśli wziąć blok suchej soli kuchennej, nie rozpuszczonej w wodzie, tylko blok taki zwykłej kuchennej soli i uderzyć go młotkiem, to rozpadnie się on wzdłuż jednej z takich linii. Powstanie taka ostra krawędź właśnie wzdłuż tej linii, czy też jeśli tutaj trójwymiarowo byśmy narysowali ten kryształ, to wzdłuż jakiejś powierzchni, tak? Tutaj dalej jeszcze są w głąb jakby ekranu są dalej jakieś atomy i ten blok soli nam się rozłupie w taki sposób, że będziemy mieć taką płaską, dosyć gładką powierzchnię na granicy tych dwóch kawałków powstałych po naszym uderzeniu. I teraz, no, gdy robisz coś w skali makroskopowej, nie wiem, na przykład tniesz albo rozwalasz młotkiem jakąś bryłkę substancji, to tak naprawdę na poziomie mikroskopowym rozrywasz wiązania międzycząsteczkowe, więc siła tych wiązań na poziomie mikroskopowym bezpośrednio przekłada się na to, jak odporna na rozwalanie młotem czy rozcinanie jest dana substancja. Dobrze, a teraz spojrzymy na kryształ metaliczny. Otóż atomy kryształu metalicznego, na przykład niech to będą atomy żelaza, tak, żelazo, mają tendencję do uwspólniania swoich elektronów. Sobie ten jeden atom żelaza, który narysowałam, sobie powielę, tak żeby mieć taką sieć tych atomów. I teraz, jak już mówiłam, atomy kryształu metalicznego mają tendencję do uwspólniania elektronów i w takim kryształu metalicznym elektrony poruszają się, nie powiem, że swobodnie, ale tak mówiąc nieściśle, w miarę swobodnie po okolicy, to znaczy nie są przywiązane do żadnego konkretnego jądra atomowego. W ten sposób to wygląda, że powstaje takie morze elektronów, w którym przebywają dodatnie rdzenie atomowe. No bo atomy potraciły swoje elektrony, tutaj uwolniły je na rzecz tej chmury, która otacza wszystkie rdzenie, więc pozostały z ładunkami dodatnimi. Tak jak już powiedziałam, nieściśle jest mówić, że te elektrony poruszają się swobodnie, bo nie poruszają się w pełni swobodnie, tutaj odczuwają ten ładunek dodatni rdzeni atomowych, ale nie są uwiązane, nie są przywiązane do żadnego z nich. I teraz, jak już powiedziałam chwilę wcześniej, zależnie od przypadku, kryształy metaliczne są twardsze od jonowych lub odwrotnie, nie ma reguły. Bywają na przykład bardzo miękkie metale, takie jak czyste złoto. Jeśli weźmiesz bryłkę czystego złota czy sztabkę i zaczniesz w niej wiercić śrubokrętem, to wywiercisz dziurę. Może nie na wylot, bo nie starczy ci cierpliwości, ale wyraźny
wyraźny dołek jesteś w stanie spokojnie wywiercić, ale są też metale bardzo twarde, także nie ma, absolutnie nie ma tutaj reguły. I natomiast kryształy jonowe generalnie mają bardzo wysoką temperaturę wrzenia, na przykład dużo wyższą niż gazy szlachetne, gdzie występują tylko siły dyspersyjne Londona, czy na przykład fluorowodór, w którym występują wiązania wodorowe. Ale jest to prawda pod warunkiem, że takiego kryształu jonowego nie rozpuścimy w wodzie. Otóż kryształy jonowe można rozpuścić w wodzie, bo jak z pewnością pamiętasz z poprzednich filmików, cząsteczka wody wskutek elektroujemności atomu tlenu jest polarna. Tutaj mamy cząstkowy ładunek ujemny, a tutaj przy wodorach mamy cząstkowe ładunki dodatnie. I teraz jak wrzucimy do wody taki kryształ jonowy, to dodatnie jony sodu będą się chciały znajdować blisko tutaj tego ujemnego końca cząsteczki wody, natomiast ujemne jony chloru będą się chciały znajdować blisko tych dodatnich krańców w pobliżu wodoru. I tutaj chociaż między tymi różnoimiennie naładowanymi jonami jest oczywiście też przyciąganie elektrostatyczne, to są one od siebie odciągane w kierunku przeciwnych krańców cząsteczki wody. I tą konkurencję między tymi dwoma siłami tak się składa, że wygrywają siły przyciągania do przeciwnych krańców cząsteczki wody i w ten sposób kryształ się rozpuszcza. I zauważ jeszcze, że taki nierozpuszczony kryształ jonowy nie będzie przewodnikiem. No tutaj nie ma żadnej wolności, żadnej swobody dla nośników prądu, dla ruchu, prawda? A po rozpuszczeniu takiego kryształu w wodzie mamy naładowane cząsteczki, które mogą się poruszać i dzięki temu taki rozpuszczony w wodzie kryształ jonowy będzie dobrym przewodnikiem. Podobnie jak metal, w którym mamy elektrony, co prawda nie w pełni swobodne, ale jeśli przyłożymy tutaj napięcie do jednego i drugiego końca, to aż elektrony nie są przywiązane do żadnego z rdzeni atomowych, to będą mogły przelecieć z jednego końca na drugi. O, i chciałam zapoznać Cię z różnymi strukturami materii. I mam nadzieję, że teraz umiesz przynajmniej z grubsza określić, czy dany związek będzie miał wysoką czy niską temperaturę wrzenia i czy jest to twarda i mocna substancja, czy nie. I sposobem na stwierdzenie tego jest spojrzenie na siły międzycząsteczkowe, jakie występują w danej substancji. I jeśli spojrzeć na cały wachlarz tych sił i struktur, o których mówiliśmy, to na jednym biegunie jest kryształ kowalencyjny, taka wielka jakby makroskopowa cząsteczka, a na drugim biegunie są na przykład gazy szlachetne, których atomy właściwie nie oddziałują ze sobą poza bardzo takimi delikatnymi i przypadkowymi siłami dyspersyjnymi Londona.